Potrzebuje specjalistycznego sprzętu. Katarzyna Figura jest nieuleczalnie chora. Katarzyna Figura jest nieuleczalnie chora. O wszystkich objawach i niedogodnościach opowiedziała w wywiadzie. Nie zabrakło wytłumaczenia, dlaczego ostatnio nie nosi krótkich rękawków. Co dolega legendarnej aktorce? Katarzyna Figura, kariera. Katarzyna Figura to utalentowana i niebanalna aktorka. Przez wielu postrzegana jako ikona polskiej kinematografii, która zachwyca także urodą. Jednak jej droga do sławy nie była łatwa. Ma za sobą wiele wybitnych kreacji. Kiedy już była na szczycie, życie prywatne mocno ją poturbowało. To była długa i wyczerpująca droga. Rzeczywiście, po tym, co przeszłam, mogę powiedzieć, że jestem niezniszczalna, mówiła przed laty Krystynie Pytlakowskiej w rozmowie dla magazynu Viva. Teraz okazuje się, że do tego wszystkiego jest nieuleczalnie chora. Katarzyna Figura jest chora. Katarzyna Figura nosi na ramieniu plastikową naklejkę. Nie wszyscy zwrócili na nią uwagę, bo urządzenie jest niewielkie. Zresztą gwiazda często ukrywała je pod ubraniami. Nawet latem podczas większości ważnych wydarzeń wybierała stylizację z długimi rękawami. Nikt też nie zadawał pytań, bo wiadomo, że sprawa chorób i zdrowia jest intymna. Teraz sama zainteresowana wypowiedziała się na temat tego, co jej dolega. Katarzyna Figura opowiedziała o swojej chorobie. Katarzyna Figura gościła w programie Rogalska Show na antenie TVN Style. To tam postanowiła otworzyć się na temat swojej choroby. Okazuje się, że gwiazda od lat choruje na cukrzycę i nieustannie musi kontrolować poziom cukru we krwi. Urządzenie na jej ramieniu jest sensorem, który pomaga jej mierzyć poziom glukozy i automatycznie alarmuje o jej niskim lub wysokim poziomie, dzięki czemu Figura może czuć się bezpiecznie. Mam cukrzycę. Skanuję i no i mam 110. Jest dobrze. To jest taki wręcz zakres bardzo bezpieczny. Czyli nie mam stresu spotykając i rozmawiając się z tobą, z państwem i jestem zdrowia. Stosunkowo niedawno się dowiedziałam, że ta cukrzyca potrzebuje spokoju. Muszę nad tym systemem nerwowym bardzo panować, mówiła. Figura z cukrzycą zmaga się od lat. Gdy okazało się, że będę miała trzecie dziecko, natychmiast zrobiłam badanie w kierunku cukrzycy, która powróciła. Korzystałam wtedy już z doświadczeń nabytych podczas poprzedniej ciąży. Po narodzinach Kaszmir lekarz powiedział mi, że jest prawdopodobne, że w wieku bardzo dojrzałym będę miała cukrzycę i że muszę się pilnować. W ogóle problem cukrzycy jest mi dobrze znany, ponieważ mój tata był diabetykiem. Zmarł prawie 4 lata temu na raka. Gdy miał około 50, okazało się, że choruje na cukrzycę. Musiał przyjmować insulinę i używać glukometru. Wtedy nie rozumiałam, dlaczego zawsze ma przy sobie coś do przegryzienia. Nie rozumiałam także jego problemów emocjonalnych, które były wynikiem choroby. Zrozumiałam dopiero po latach, gdy dotknęły także mnie, mówiła w 2007 roku Figura w rozmowie z miesięcznikiem Diabetyk. Cukrzyca jest coraz częstszym schorzeniem. Osoby publiczne, które o niej mówią,
zwiększają świadomość społeczeństwa na ten temat.